Cześć kochani! Dzisiaj może Was trochę zaskoczę, a może wcale nie, bo kolejny raz spełnię Wasze życzenie. Pod ostatnim filmikiem, a także na Facebooku pojawiło się bardzo dużo sugestii, najczęściej były to postaci z gier. Tak więc oto do Was przychodzę z tą właśnie postacią, Widowmaker. Mam nadzieję, że taka bodypaintingowa interpretacja tej postaci się Wam spodoba. Jak widzicie... Jezu, ja nie umiem dzisiaj się wysłowić... Jak widzicie... Jezu, nie umiem powiedzieć widzicie... Jak widzicie... Jak widzicie... Co to jest za słowo? Widzicie... Wszystko, co mam dzisiaj na sobie, aż dotąd, to farba. Żaden z tych elementów. Nie mogę. Elementów. Dzisiaj nie mam za dużo do powiedzenia. Jak widzicie, wszystko, co mam dzisiaj na sobie, aż dotąd, jest po prostu namalowane. Pod dzisiejszym nagraniem oczywiście też czekam na Wasze sugestie. Pamiętajcie o tym, że komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę, ma największe szanse, żebym go zobaczyła i żebym go wykonała w następnym nagraniu. Myślę, że nie będę już więcej gadać. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, to zrób to teraz, będziesz na bieżąco z kanałem Dorota's Freaks. No to malujemy. Do dzieła. Przed nagraniem zakryłam już brwi i nałożyłam na twarz cienką warstwę podkładu, żeby zakryć niedoskonałości, które pod warstwą farby wodnej mogłyby być dalej widoczne. Następnie z grubsza szkicuję wszystkie elementy, które później będę wypełniać farbą. Na twarz i dekolt, czyli wszędzie tam, gdzie będzie skóra mojej postaci, nałożę farbę wodną w kolorze takiego brudnego, jasnego fioletu, która jest mieszanką trzech kolorów od Diamond FX, białego, szarego i fioletowego. Twarz konturuję najpierw za pomocą grafitowego cienia, a następnie dołożę jeszcze wyrazistego fioletu. Konturowanie ma być wyraziste i trochę przerysowane, ale bez przesady, postać nie ma wyglądać na taką, wiecie, złą i wychudzoną. Całość oczywiście podbijam jeszcze rozświetleniem. Do tego celu używam jak zwykle białej tłustej farbki z Kriolana. Nakładam ją przede wszystkim na szczyty kości policzkowych, nos i brodę. Na powieki najpierw ląduje fioletowy, a właściwie bardziej w kolorze fuksji, cień z NYX-a. Następnie samo załamanie powieki podkreślam grafitowym cieniem, a ruchomą powiekę jasnym różem. Główną rolę w tym makijażu oka gra eyeliner, więc nie spieszę się i daję sobie sporo czasu, żeby go dopracować. Używam żelowego eyelinera, takim jest mi najłatwiej pracować. W zewnętrznym kąciku dodaję jeszcze grafitowego cienia, żeby wszystko ze sobą ładnie połączyć. Czary mary i to samo na drugim oku. I czas na brwi. Swoje naturalne brwi zakryłam, ponieważ te narysowane będą umieszczone dużo niżej i nie chciałam, żeby coś psuło efekt. Jeżeli macie nisko osadzone brwi i w dodatku jeszcze cienkie, to spokojnie możecie pominąć ten krok. Twarz mamy z grubsza gotową, ja usta zostawiam na koniec i przechodzę do malowania reszty elementów. Tutaj póki co nie ma większej filozofii, po prostu malujemy czerwone kropki, a całą resztę opierniczamy na czarno. Trzeba tylko uważać, żeby wszystko precyzyjnie wyrysować, bo po czarnym trudno jest po prostu poprawiać. Teraz przechodzimy do troszeczkę trudniejszego elementu, czyli malowania tych wszystkich szarych i białych elementów, które są de facto refleksami światła na czarnej powierzchni. Tę metodę widzieliście już kilkakrotnie w moich tutorialach, czyli na czarny element nakładam stopniowo biel, nabudowując ją stopniowo tak, żeby miała coraz większe nasycenie. Gdzieniegdzie dodaję jeszcze czerni i na koniec jeszcze refleksy światła w tych czerwonych
świecących elementach. Kiedy wszystko, co miało być wymalowane, jest już wymalowane, dodaję jeszcze trochę cienia, żeby dodać trójwymiarowości. I przechodzę do malowania ubrania i elementów zbroi. Do namalowania tej różowej części charakterystycznego kombinezonu Widowmaker użyłam nowości w moim kuferku i na polskim rynku w ogóle farby Party Explosion w kolorze Pink Candy. Jest to oczywiście farba wodna i te farby są u mnie na razie w fazie testów. Jest bardzo ok, będę Was na pewno informować, jak mi z nimi idzie. Takim oto szablonikiem, który teraz widzicie, uzyskuje złudzenie faktury materiału w tych miejscach, gdzie materiał odbijałby światło. Te szablony nie są aktualnie dostępne w Polsce, z tego co wiem. Jeśli tylko będą, oczywiście Was poinformuję. Oczywiście dodaję trochę grafitowego cienia. Szczególnie ważny jest ten cień w miejscach, gdzie materiał styka się ze skórą. I troszeczkę od niej oczywiście odstaje. Teraz jeszcze trochę światła na tych elementach zbroi. Tak samo jak wcześniej. Nakładam cienką warstwę białego tak, żeby nie była do końca kryjąca i stopniowo nakładam tego białego więcej. Tutaj maluję na takiej ciemnej szarości, więc na koniec dodam jeszcze trochę czarnego, żeby ta gradacja była większa. I oczywiście trochę białych refleksów na właśnie elementach zbroi i kołnierzu. I na koniec usta w kolorze soczystej fuksji. I żeby były bardziej interesujące, wzbogaca je jeszcze o efekt takiego lekkiego ombre. Na koniec jeszcze wyraziste, sztuczne rzęsy i oczywiście soczewki. Jedne z moich ukochanych minisklery Dead White. I całość jest gotowa, tak właśnie się prezentuje. Bardzo żałuję, że nie mam do tego tutorialu niebieskich albo fioletowych włosów, byłyby idealne. Ale mam nadzieję, że mimo to spodoba Wam się i zasłuży na Waszą łapkę w górę. Wielkie dzięki, że jesteście i do zobaczenia już niedługo.